2 metry w pierwszej serii, teraz około 134,5 potrzebuje Simi, by objąć prowadzenie i pięknie, ależ daleko pofrunął Simon Amann i ten gest, który tak doskonale znamy. O, to jest wielki skoczek, pofrunął teraz tak, że przyćmił chyba wszystkich, którzy patrzyli na to, co dzieje się na Gross Olympia Szance. 143,5 metra, nowy rekord skoczni. Brawo Simon Amann, ależ on potrafi wytrzymać i utrzymać te nerwy na wodze, potrafi oddać ten kapitalny skok. Martin Kitzle zadowolony, nic dziwnego, bowiem w tej chwili Simon Amann nokautuje swoich rywali. Unglaublich, jak mówią Niemcy, nie do wiary. Simon Amann, 143,5 metra, nowy rekord skoczni. O 13,2 punktu wyprzedza teraz Simon Amann Janne Ahonena. Zobaczmy, wcześniej rozpoczął to odbicie, idealnie trafił w próg Simon Amann. Tutaj pięknie, nie zadzierał praktycznie w ogóle dziobów do góry, szybciutko nakręcił ciałem nad narty i to pozwoliło mu pofrunąć tak daleko, tak niewiarygodnie daleko na tej skoczni, 143,5 metra. Oczywiście absolutnie nie można tu mówić o telemarku, o lądowaniu w wypadzie i ta wielka, dzika radość. Martin Kinsley, uniesione ręce do góry. No i co tu się będzie działo teraz? Przed nami jeszcze Kofler, Leutzel, Jakobsen i Schwierenzauer. Zadowolony Andreas Kinsley.